Dobry wieczór, poświątecznie. Drogie internetowe towarzystwo, witam koleżanki, witam kolegów, no i zapraszam na krótki filmik. Dzisiaj dla odmiany z mojego 5-litrowego krewetkarium powiem co i jak, powiem co u moich robali się wydarzyło przez ostatni czas, bo już filmiku dawno nie było. Więc tak jak widzicie, Meszek podrósł po ostatnim już zeszłomiesięcznym ostrym cięciu. Meszek ładnie podskoczył, ładnie odrósł. Tak samo rogatek, który jeszcze przedwczoraj zarastał całkowicie, ten mały baniaczek. Musiałem go do tego rozmiaru skrócić, ale to nie jest istota rzeczy. Istotą rzeczy są tutaj ci oto mieszkańcy. Zobaczcie. Moje krewetki Yellow King. Tutaj macie podrostka. Na filtrze dorosłą samicę. Tu gdzieś maluszek. Przepraszam za mój głos, ale troszkę jestem przeziębiony, ale jakoś dam radę. Tutaj zobaczcie, kolejny maluch, tutaj też, tutaj. Tych maluchów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, co mnie cieszy niezmiernie. Co jeszcze bardziej cieszy, nie ma tutaj zgonów. A co najbardziej cieszy, to, że te małe krewetkarium jest zbiornikiem praktycznie bezobsługowym. Jedyna moja obsługa tutaj sprowadza się tylko i wyłącznie do dolewania wody, jak tej wody tutaj odparuję. Tu macie taki względny poziom, do którego nie dolewam wody. Gdy spadnie niżej, troszkę wody dolewam. Co jakiś czas oczywiście wypłuczę tę gąbkę, wyczyszczę filtr, tę małą kaskadę, w której jest tylko ceramika. Tutaj jest na wlocie gąbka. I to tyle. Lampeczka taka malutka świeci. Raz na ruski rok, jak mi się przypomni. Podpięta pod laptopa. I tak to moje krewetkarium śmiga. Więc tutaj łamię wszelkie zasady prowadzenia krewetkarium, tym bardziej prowadzenia krewetkarium dla karidin. Dlatego, że ja nie przywiązuję wagi do pewnych procedur, które są zachowywane przez hodowców krewetek, karidin, jeżeli chodzi o podmiany wody, jeżeli chodzi o parametry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj się w to nie bawię. Mniej więcej wiem, jak tutaj przygotować wodę do dolewki i taką wodę dolewam i wszystko się kręci. Zobaczcie, ile jest maluchów. Nikomu nie polecam. Już to mówiłem kilka razy. Powtórzę jeszcze. Nikomu nie polecam tego sposobu prowadzenia krewetkarium, ale jak tak czytam wypowiedzi niektórych forumowiczów, szczególnie na grupach facebookowych odnośnie zbiorników dla krewetek, ile tam jest pytań, wskazówek, jeżeli chodzi o parametry, to czasem łapię się za głowę. Nie wiem, czy ludzie się bawią w małego chemika, czy hodują krewetki, bo dla mnie nie jest czymś, co mnie kręci, latanie z probówkami, papierkami lakmusowymi, no i badanie parametrów wody. Ja chcę obserwować moje krewetki, jak się mnożą, jak pięknie przyjmują pokarm, jak mech się u nich zieleni,
a nie jakie są parametry wody. Powiedz coś o zbiorniku, jakie podłoże, jakie to, jakie tamto, jakie owamto. No Boże, to ma nam sprawiać radość i tyle. A mnie osobiście zabawa w mojego chemika i takie podejście do tematu radości absolutnie nie sprawia. Jeżeli chodzi o podłoże, na starcie wiem, że będę mieć karidiny, no to daję odpowiednie podłoże i tyle, i po temacie. Troszkę wydaje mi się, że niektórzy za bardzo się rozwodzą i wgłębiają w te informacje o szeroko pojętych parametrach i za bardzo na tym koncentrują swoją uwagę niż na pięknie swoich małych podopiecznych. A zobaczcie, jak one ślicznie wyglądają. Wszystkie ładnie wybarwione, i te duże, i te małe. O, zobaczcie. Więc każdemu radzę, jeżeli tutaj mogę to zrobić, no to radzę. Cieszcie się tym, co w swoim krewetkarium macie. Starajcie się, aby warunki dla waszych podopiecznych były takie, jak być powinny, ale niekoniecznie trzeba badać te warunki testami wszelakimi. Wystarczy troszkę oleju w głowie, troszkę rozsądku, no i zdroworozsądkowego podejścia do tematu, no i wtedy krewetki powinny tak śmigać, jak śmigają u mnie. Tego wam, kochani, życzę i zostawiam was z tymi moimi, nie wiem czy mądrymi słowami, oraz z widokiem niewątpliwie pięknych moich Yellow King Kongów, które was serdecznie, poświątecznie pozdrawiają. Trzymajcie się. Hej!